jest chyba do góry nogami. Tak. A wróćmy go. W którą stronę? Tu. Go KWH, taka nazwa dość polska, kilowatogodziny. Magazyn energii. W tamtym roku w Polsce 40 tysięcy nowych zgłoszono magazynów domowych, magazynów energii. Więcej niż fotowoltaiki. Nowa moda, cena spada. Ja Wam chcę pokazać teraz, zrób to sam, czyli kupujemy obudowę do magazynu energii i sami montujemy sobie z tego magazyn. Kolejna obudowa w moim, na moim kanale. Pamiętacie, już jedna była z Polski. Teraz mamy z firmy Go KWH. Odnalazłem nożyk z Eptoboxa. Bardzo się cieszę. W jednym z pudełek był. Dzięki temu mogę dużo łatwiej otwierać pudełka. Chyba jest sam magazyn i jest do góry nogami. Ma wygodne rączki, jak widzicie, do przenoszenia, ale oczywiście byśmy go chcieli przenosić pełnego akumulatoru, byłoby dość ciężko. Nóżki. Z tyłu nie ma i z boku żadnych wyjść. Z przodu ma wyjścia w tym standardzie. Niestety nie potrafię Wam powiedzieć, jak się nazywa ten standard. W pudełku nic więcej nie ma. Musiałem sprawdzić. Spróbujemy obudowę zdjąć. Mamy kilka śrubek. Idę po śrubokręt. One są wkręcone w metal i się strasznie ciężko je odkręca. Izolacja przy ogniwach, to jest też przykręcone, także troszkę mam kręcenia dzisiaj. Na razie wszystko jednym śrubokrętem robię. Dobra, mamy to zdjęte. Muszę gdzieś te śrubki położyć bezpiecznie. Czyli mamy pudełko. W środku już jest założona izolacja, ale tylko jest założona izolacja z tej strony. Z tej brakuje, ale tam leży. I mamy też między poszczególnymi bateriami, celami. Jakaś, aha, to jest ta podkładka boczna, przygotowana. Pudełko opisane Go KWH. Opisane śruby. Jedne, drugie. I mają też numery swoje i wymiary podane. Duże. Drugie i pierwsze. To mamy z tej strony. Tutaj mamy busbary z taką izolacją i takim łukiem wygięte. Też to się rzadko zdarza. Do połączenia już ogniw finalnie z wyjściem i z BMS-em, czyli tutaj mamy przygotowane wyjście
ujemne i tu chyba dodatnie jest w tym miejscu przygotowane. Ciekawe, czy to jest izolacja na pewno, żółta. Jedynka, dwójka, trójka są opisane. Kolejna izolacja gotowa. Tyle. Nie ma instrukcji obsługi, czyli podejrzewam, że instrukcja będzie na stronie internetowej, tam gdzie możemy to kupić. Wy już ją widzicie, jeżeli tam jest, to ją widzicie na ekranie. Mamy niepodłączone wyjście RS. Wszystkie są wyjścia niepodłączone, są luzem. No, tu jest BMS, tu jest wyświetlacz, tu jest płytka. BMS, wyświetlacz, płytka do wyjścia. No. Według mnie solidnie to wygląda. Ważyć będzie około 60-70 kg. Czyli trzeba mieć siłę, żeby to dwie osoby przenieść, położyć. Czekamy na ogniwa. Pokażę Wam montaż, ale tu w tym przypadku montaż będzie dość prosty. Jak widzicie, wszystkie rzeczy mamy. Można też kupić oczywiście u producenta gotowy zestaw już z bateriami. Można mieć baterię z jednego źródła 48 V, czyli ten standard 16S ogniw LiFePO 4. Zapraszam Was na film z montażu, a potem podłączę to do swojego falownika i pokażę Wam, jak się komunikuje z falownikiem, co widać, bo to też jest ciekawe. I czy też komunikuje się to z magazynami energii innych producentów. Na razie jeszcze mi się to nie udało nigdy, ale w końcu czekam, że będzie może kompatybilność też między jednym magazynem a innym magazynem producenta innego. Dzięki.